Czy istnieje coś takiego jak prawdziwa miłość? Na tym nagraniu odpowiem nie tylko na to pytanie, ale też pokażę, jakie są niebezpieczeństwa i to bardzo realne, które wiążą się z wierzeniem w mity na temat miłości. Zapraszam. W bardzo wielu kulturach ciągle jest popularne wierzenie, że gdzieś tam na świecie czeka na nas ta kobieta bądź ten mężczyzna, który idealnie do nas pasuje i będzie naszą prawdziwą miłością. W takim Disneyowym wydaniu ten mit przybiera postać pięknej księżniczki i idealnego księcia na białym koniu. W innej wersji słyszymy, że jesteśmy dwoma połówkami jabłka i musimy znaleźć swoją drugą połówkę. Odpowiedzmy sobie w takim razie od razu na pytanie z tytułu filmu. Nie, nie ma czegoś takiego jak prawdziwa miłość. Tak samo jak nie istnieje nieprawdziwa miłość ani żadne jabłko, którego jesteś tylko połówką. Zadziwiające jest to, że te mity ciągle odgrywają tak dużą rolę w życiu tak wielu ludzi i ciągle są tak niebezpieczne. Bo cały czas na podstawie tych mitów kończy się wiele związków. Dlaczego tak się dzieje? Bo po kilku latach związku nie czuć już tych motylków w brzuchu, które były na początku. Nie ma już tak dużej ekscytacji przed spotkaniem, bo znacie się jak łyse konie i trudno wam się czymś nowym zaskoczyć. A taki stan może, delikatnie mówiąc, nie wpasowywać się w ideę księżniczki bądź księcia na białym koniu. Łatwo jest wtedy zacząć zastanawiać się, czy to na pewno jest prawdziwa miłość. Czy może tylko mi się wydawało? Może gdzieś tam jest mój prawdziwy książę, który na mnie czeka i się doczekać nie może, bo ja tkwię w tej nieprawdziwej miłości. Problem polega na tym, że nawet znajdując kolejnego księcia, ten stan intensywnego zakochania nie będzie trwał wiecznie i po kilku latach relacja znowu stanie się bardziej dojrzała. Bardziej opierająca się na przyjaźni niż na ekscytacji i znowu łatwo będzie dojść do podobnych wniosków co wcześniej. Innym niebezpieczeństwem wiążącym się z wiarą, zwłaszcza w to, że jesteście dwoma połówkami jabłka i w ogóle jesteście sobie przeznaczeni, jest to, że łatwo można stracić czujność na problemy w związku i na czas je rozwiązać. Łatwo zacząć się zachowywać, jakby ten związek miał trwać wiecznie i po prostu przestać o niego dbać. Niestety, statystyki pokazują, że zdecydowana większość związków rozpada się z czasem, więc jest to niezaniedbywalne zjawisko. Więc niedbanie o związek i traktowanie go jakby nigdy miał się nie skończyć, to naprawdę kiepski pomysł. Zwłaszcza, że jeszcze większe niebezpieczeństwo niesie za sobą ten mit, kiedy na przykład właśnie przez takie zaniedbanie zostajesz porzucony. Najczęściej w takiej sytuacji poczucie straty, jakie się z tym łączy, tylko wzmacnia twoje uczucie do partnera, który właśnie cię zostawił i bardzo łatwo jest dojść do przekonania, że to właśnie ta osoba była twoją jedyną, prawdziwą, życiową miłością i tylko z nią możesz być szczęśliwy. Jeśli będziesz pielęgnował w sobie takie przekonania i wierzył, że z nikim innym nie możesz już być nigdy szczęśliwy, to możesz sobie zrobić naprawdę poważną krzywdę i samego siebie skazać na lata cierpień i tęsknoty. Miejmy nadzieję, że ten film dał Ci kilka argumentów za tym, żeby nie wierzyć w bajki zaczerpnięte z bajek, tylko trochę twardziej stąpać po ziemi. A jeśli chcesz sprawdzić, jakie Twój związek ma szansę na przetrwanie, to zapraszam już teraz do wypełnienia bezpłatnego testu, który znajdziesz na jakzdobywać.pl. A po więcej tego typu filmów w przyszłości zachęcam do subskrybowania tego kanału. I do zobaczenia już niedługo. Robert Marchel.